Ja tutaj dzisiaj tak na debacie słyszę, że nie mam doświadczenia, nie pracowałam w samorządzie, ale ja uważam akurat, że to jest zaleta, a nie wada. Dlatego, że ja mam świeże, dobre spojrzenie na problemy ostrońki i ostrołęcza. Do tego, żeby zostać radnym, trzeba mieć głos. Ludzi. Tak samo do, jeżeli chodzi o prezydenta, to ludzie decydują, kto zostanie prezydentem. I tych ludzi należy słuchać przede wszystkim ich nie zamykać się w bańce, nie zamykać się w ratuszu, tylko wychodzić do tych ludzi, rozmawiać z nimi i patrzeć na problemy, które mają w mieście. Do tego, żeby je załatwiać, oczywiście powołuje się fachowców, bo prezydent nie może, nie musi być wiedzieć o wszystkim. Od tego są fachowcy, którym się otacza. Ja mam takich ludzi u mnie w ostrońce na pokolenia, którzy startują ze mną i którzy w każdej filmie wspomogą. Mnie również popierają, to jest zaleta, uważam, tak jak u pana Adama, trzy partie, które wchodzą w skład koalicji 15 października. Polska 2050, Lewica i PSL. I prezydent także musi być, wywodzić się z tych partii albo mieć pomoc ze strony tych partii, z koalicji rządzącej, żeby te fundusze rzeczywiście spłynęły do strołęki. Projekty są ważne i dobre, ale dobre relacje z rządem, z samorządem prezydenta to myślę, że to jest na plus. To jest tak, jak uważam to, jak pan Adam, że to jest niepowtarzalna okazja, żeby wybrać prezydenta, który będzie po prostu miał wsparcie rządu. Tutaj ze mną jest dzisiaj pani posłanka, pani Żaneta Czwalina Śliwowska. Witam pani poseł. Kobieta, która ciężko pracuje, nie opuściła ani jednego posiedzenia e, Sejmu. Ciężko pracuje z dwóch komisjach, w komisjach sportu i komisjach edukacji i dzięki współpracy z nią to może być szybka ścieżka na pozyskiwanie funduszy na edukację właśnie i na sport w Ostrołęce. Poza to, proszę państwa, jestem ostrołęczanką rodowida ostrołęczanką. Ja znam to miasto, kocham to miasto i wiem, że wymaga wielu zmian. Dziękujemy Głosujcie bardzo. na mnie i na moją Ostrołękę na pokolenia.